Naszą przygodę z uprawą warzyw na rabatach podwyższonych zaczęliśmy już w lutym od zaprojektowania skrzyń. Dobraliśmy ich wysokość i szerokość tak, aby można było swobodnie pracować przy roślinach. Zastosowaliśmy materiały przyjazne naturze. Podłoże do uprawy roślin zostało wzbogacone 3-letnim kompostem z obornika bydlęcego. Ogród warzywny, odpowiednio zaaranżowany, wzbogacony o zioła i kwiaty, może łączyć w sobie funkcje dekoracyjne i użytkowe. Ponadto stanowi dla nas, ludzi, źródło funkcjonalnej żywności. Pierwsze wiosenne zbiory to młode liście rukoli i roszponki oraz soczyste rzodkiewki. Późna wiosna i lato to sezon na bób, groch, kalafior, brokuł, cebulę, por letni. Późne lato i jesień to czas poplonów. Na zimę możemy pozostawić jarmurze i brukselkę, aby zbierać liście i małe kapustki wprost z ogrodowej spiżarni. W przyrodzie mamy czas siewu, sadzenia, wzrostu, pielęgnacji i mamy czas też zbiorów. Zaczynamy, zobaczymy, co nam dzięki naszej pracy urosło w tym roku na skrzyniach warzywnych. Tu mamy pasternak. Pierwszy raz uprawialiśmy pasternak w ogrodzie. Jest warzywem u nas niedocenianym, cenionym na zachodzie. Kolejne warzywo, które sialiśmy, to marchew. Zobaczymy, co nam porosło w skrzyniach. Marchew nie była przerywana, ale mimo to, zobaczcie, jest sporo całkiem fajnych marchwi do zjedzenia. Wykorzystamy praktycznie wszystkie te marchwie. Można je ugotować, zmiksować. To jest marchew ekologiczna. Uprawialiśmy ją na kompoście. Marchwie są zdrowe. Widać, że nie ma w nich żerowania na przykład połyśnicy marchwianki, ale to też dzięki temu, że była tu uprawiana też współrzędnie cebula. Przechodzimy dalej. Co mamy do zbioru? Tutaj zobaczcie, były uprawiane z siewu cebulę. To jest cebula odmiany lila. Bardzo fajna, słodka. Można ją jeść w trakcie wegetacji. Jest delikatna. Fajnie komponuje się w sałatkach. Cebulę po wykopaniu zostawiamy na zagonie, żeby wyschła. Tutaj jest cebula odmiany wolskiej. Była posiana dosyć gęsto po to, żebyśmy mieli dymkę, czy to do pędzenia na szczypior w okresie zimowym. Pamiętajcie, cebula uprawiana z dymki nie nadaje się do długiego przechowywania. Jeżeli chcecie mieć własną cebulę na długi okres w ciągu roku następnego, siejcie cebulę w marcu, pikujcie ją do doniczek czy do wielodoniczek i potem wysadzajcie do gruntu z rozsady. Wtedy cebula Wam się dobrze przechowa. Najprzyjemniejszy moment w uprawie dyni, czyli zbieramy. Poznajemy po tym, że dynia jest dojrzała, że nam łatwo odchodzi ta szypułka. Dynia jest twarda, skórka jest dobrze wykształcona. Tutaj ta pozostałość po szypułce. Taka dynia nam się fajnie przechowa. Możemy ją sobie zjeść, wykorzystać, słuchajcie, na nasiona, ale również możemy ją użyć jako dekorację do naszych domów, mieszkań, balkonów, terasów. Możemy sobie położyć tą dynię spokojnie przed drzwiami. Nie tylko na Halloween, ale również jako taką dekorację długosezonową. Też słuchajcie, polecam Wam, jeżeli macie za dużo dyń, to po prostu je przetnijcie na połowę i połóżcie w ogrodzie w okresie zimowym dla ptaków. Nasiona dyni są bardzo cennym źródłem oleju, tłuszczu roślinnego oraz witamin i soli mineralnych, a tego ptaki w okresie mrozów potrzebują. I to jest naprawdę bardzo wartościowy pokarm. Tak samo słuchajcie, bardzo wartościowym pokarmem jest to, abyście zostawiali w ogrodzie słoneczniki dla ptaków. Zobaczcie, tu mamy dojrzały słonecznik jakiejś odmiany ozdobnej. On nie ma specjalnie wielkich nasion, ale dla ptaków to jest naprawdę rewelacja. Tu jest dużo oleju. Tutaj zobaczcie już ptaki, mimo że jeszcze mamy koniec lata, początek jesieni, a zobaczcie, jak już ptaki sobie skorzystały z tego ogrodowego bufetu. Wyczyściły do ostatniego ziarenka, do ostatniej niełupki. Już tutaj ten słonecznik, który wcześniej był dojrzały. Ptaki doskonale wiedzą, który jest dojrzały, który jest jadalny dla nich słonecznik i sobie spokojnie wyjadają. Także słuchajcie, zostawiajcie w ogrodzie dla ptaków słoneczniki, wyjedzą sobie nasiona. Tak samo miąższ z dyni bardzo lubią kury, także jeżeli macie kury, to też jest cennym źródłem dla nich beta-karotenu, wtedy żółtka są bardziej pomarańczowe. Tutaj zobaczcie, mamy papryczki prosto z krzaka odmiany Tabasco, moruga red, to jest po prostu piekielna papryka. Czasami mi się
jak się pomyli z inną odmianą, to jest dramat. To jest odmiana długi, żółty róg bawoli, tak się nazywa ta odmiana. Tu jest odmiana Trinidad Perfume, odmiana bardzo też ostra, ale miąższ jest łagodny, natomiast bardzo ostre są pestki. Tu kolejna odmiana But Jolique, o takich strąkach pomarszczonych, ona też jest piekielnie odmianą ostrą. I ostatnia w mojej kolekcji odmian papryki, to jest odmiana Machu Picchu, o takich strąkach czekoladowych. Tutaj zobaczcie, te wszystkie papryki, jak one fajnie wyglądają. Możemy je wykorzystać czy w postaci surowej tych papryk łagodnych do sałatek, czy z tych ostrych możemy sobie zrobić jakieś oleje pikantne czy oliwy paprykowe. Te papryki uprawiam u siebie w ogrodzie botanicznym na kolekcji, ale Wy możecie z powodzeniem uprawiać je w Waszym ogrodzie, czy balkonie, czy nawet na tarasie. Te papryki nie wymagają specjalnie dużo podłoża. Tu na jeden krzak jest około 80 litrów kompostu, tylko uwaga, no trzeba je systematycznie podlewać, jednak papryka, jeżeli ma mały system koniżeniowy ograniczony doniczką, niestety ona nam potrzebuje więcej wody, regularnego, systematycznego podlewania i żyznej, kompostowej ziemi. Także słuchajcie, zachęcam Was do uprawy papryki.